dzisiejszym filmie po przerwie wracamy do Arm Wrestling, a wracamy dlatego, że dodali znowu event Halloween, no bo tak jak wam mówiłem, za niedługo zaczyna się Halloween, a w Robloxie te Halloween zawsze jest szybciej. Zobaczymy, co oni dodali. Jakby z tego, co widzę, to ten Halloween wygląda bardzo podobnie jak w tamtym roku, chociaż są też nowe elementy. Tutaj na przykład widzę jakiś ciekawy element. Aha, tu jest jakiś Halloween pack. Tu mamy rękę jakiegoś peta i aurę. No to nie jest super mocne, to nam się nie przyda. Chociaż powiem wam, że trochę pozmieniali w tym armie. Tutaj w ogóle mamy siłę. Włączmy sobie od razu autotrain na bica, żeby nam się ta siła nabijała. Jak to tutaj dalej wygląda? No na pewno jest to dosyć mocno rozbudowane. Dużo bardziej niż wcześniej. Dobra, trochę jest to rozbudowane. Tutaj mamy w ogóle dynię. Tej dyni 1 HP zabieramy. Rozwalmy tą dynię, zobaczmy, co dostaniemy z tej dyni. Dostajemy cukierki. I tutaj mamy siłę halloweenową. Dobra, to rozwalmy sobie tak z kilka tych dyni. Na pewno tam jest dalej merchant i tak dalej. I ogólnie też wam powiem, że dużo ludzi znowu wróciło do arma. Arma po 25-30 tysięcy osób, co jest naprawdę dużą ilością jak na obecny stan arma. W ogóle tu mamy Halloween. Aha, taki Halloween pass mamy. Może sobie nawet kupimy premium, jak uda nam się więcej tych potek odblokować, znaczy tych tierów. Tu mamy training potkę, to jest w ogóle nowa potka. Nie było jej tutaj, luck potka, to też jest nowa. Tutaj tokeny mamy, tutaj spooky jajko mamy, jakieś Halloween klucze, owoce. Co tu dalej jest? Co tu będzie na końcu? Tu mamy w ogóle te fary, bo teraz da się te pety przerabiać jakoś. Tutaj ticket potkę mamy. Podwaja zdobywane jakieś tikety. Dużo tutaj rzeczy jest. Tutaj jakiś huge pet, tutaj jakieś takie ręki mamy. No i tutaj mamy jakieś takiego gigapeta, który ma 11 bilionów mocy. No to powiem wam, że chora ilość. My dalej mamy takiego peta, który daje 7 bilionów mocy. Dobra, rozwalmy sobie to, zobaczmy, ile kosztuje jakby cokolwiek w tym merchancie, ile kosztuje jakieś jajko, bo prawdopodobnie tutaj jajka dają mnożnik cukierków i pewnie są enchanty jeszcze na zdobywanie jakby lepszych rzeczy. Najtańsze jajko kosztuje 750 jakby tutaj cukierków, czyli musimy jeszcze dozbierać, chyba że to nie jest najtańsze. Tu jest zero buksy jakieś. I tu w ogóle jest limitowane to jajko. Może byśmy sobie takie jedno kupili w sumie. To musiałbym doładować Robux. Dobra, to może później to ogarniemy. Tutaj w ogóle zobaczcie, mamy jakąś hantelkę taką lepszą. I stąd 3 siły dostajemy. Tutaj na tym 5000 potrzebujemy. Nie wiem, czy tutaj są jakieś bossy do pokonywania. Tu mamy auto fight. Mamy jakieś tutaj bossy do pokonywania. I tu mamy w ogóle ten halloweenowy merchant. Za 5 cukierków mamy jedną jakby tutaj rzecz. I tutaj mamy jakieś takiego peta, który ma 350 milionów mocy. No to on prawdopodobnie będzie giga mocny. I odświeży nam się to za 4 minuty. Tu mamy też taką rękę. Ta ręka też będzie na pewno turbo mocna. No będzie trzeba sporo tego rzeczy porobić. Tu mamy jakiś kocioł. Co tu się robi? Tutaj klikam sobie, nic się nie dzieje. Musimy znaleźć jakieś itemki. To chyba w takich domkach się znajduje tutaj jakby cukierek albo psikus. Tu sobie wchodzimy. Aha, i tutaj właśnie te itemki mamy. Tu mamy jakąś taką dynię. Dobra, to pozbierajmy tutaj te rzeczy. Cukierek albo psikus i tutaj nam się... Aha, tutaj mamy ten, jakiegoś gościa do pokonania. Dobra, i musimy go sobie pokonać i dostaliśmy czapkę. Dobra, musimy takie itemki sobie zbierać tutaj. Nawet fajnie to nawet zrobili. Jak sobie te itemki uzbieramy, to prawdopodobnie będziemy mogli je na coś wymienić. Dobra, to pozbierajmy trochę tych tutaj rzeczy z tych domków i spróbujemy coś skraftować. Powiem wam, że nie ogarniam do końca tego, co tutaj się dzieje, ale no jest sporo tych rzeczy. Tutaj w ogóle jakie mamy questy? Musimy 10 pentów zenchantować, nagrodę odebrać, z bossami walczyć. No dobra, to takie podstawowe. Tutaj odbierzmy sobie to. Jeszcze tutaj mamy nowe te itemki właśnie. O, i mamy halloweenowy klucz w ogóle. Nie wiem, gdzie go się otwiera, ale to zaraz to sprawdzimy. Tutaj sobie to otwórzmy. Dobra, pozbieram to z tych domków. Zobaczymy, jak to działa wszystko. I w ogóle, co ile to można zbierać? Co 30 sekund można jakby tutaj wchodzić do tych domków. No dobra, to praktycznie co chwilę mogę sobie to odbierać, a więc spoko. No tych cukierków dużo się nie dostaje, ale prawdopodobnie musimy jakieś pety wydropić, żeby po prostu tych cukierków więcej było. No jak będziemy mieć więcej cukierków, to wiadomo, będzie to wszystko szybciej szło. Oj, dobra, i tutaj znowu mamy boss fight. Spróbujmy może na dwa jajka chociaż uzbierać, żebyśmy jakiś mnożnik mieli. Nie wiem, czy to będzie mnożnik cukierków, mnożnik siły. Cukierków może niekoniecznie będzie. Możliwe, że jakieś enchanty są po prostu. W ogóle powiem wam, że ja nie wiem, czy ja nie mam enchantów z tamtego roku na cukierki. Kiedyś tak było, że działały enchanty z tamtego roku na coś. Chyba na święta działały enchanty z Halloween. Coś takiego było w armie. Ale niestety takich enchantów chyba nie mam. Dobra, musimy 1500 cukierków uzbierać i będziemy mieć na dwa jajka. Dobra, mamy 1500 cukierków. Spróbujmy otworzyć sobie dwa jajka i weźmiemy się za samą resztę. Zobaczmy w ogóle tutaj. Czy teraz możemy coś zrobić? Nic nie możemy zrobić. Chociaż w sumie, jakbyśmy to tutaj zrobili, cyk. Aha, i tu mamy różne receptury. Na przykład z tych dwóch rzeczy robi się te gwiazdki. A tutaj na przykład z tego i z tego nic się nie robi. Jak to dorzucimy, też nic się nie robi. Różne itemki trzeba zbierać, jakieś różne rzeczy będzie się z tego robić. Dobra, otwórzmy sobie dwa jajka na początku. Dobra, zombie małpa nam wyleciała jakaś. Kurczę, trochę zepsułem, bo nie założyłem teamu. I to nam mnoży siłę. Załóżmy team na laka. Dobra, i jeszcze jedno jajko otwórzmy. Dobra, znowu zombie małpa. Jak teraz w ogóle zmienimy pety, czy założy nam tą zombie małpę? Dobra, zakłada nam tą zombie małpę. W ogóle gdzie są te całe bossy? Tutaj są te bossy. Tu mamy te bossy. Do pierwszego potrzebujemy 2500 siły. To może uzbierajmy sobie do tego pierwszego bossa i trochę po prostu pofarmimy. Oj, tu questy w ogóle jeszcze mamy. Jakie tu są questy? Musimy rozwalić 100 pumpkinów i dostaniemy wtedy cukierków trochę. Tutaj 50 duchów, też dostaniemy jakieś cukierki. I tutaj mega candy pack, 200 pumpkinów musimy rozwalić. Dobra, na początku nabijmy trochę siły. Spróbujemy pofarmić z pierwszym bossem. Później się za całą resztę weźmiemy. Ale no sporo rzeczy tu jest do roboty w tym armie teraz. Dobra, powiem wam, że mam
mamy już 6000 siły, a więc możemy sobie jakieś bossa pokonać, ale tutaj w ogóle teraz możemy sobie tego użyć i teraz dwa razy tyle będziemy farmić. Nie wiem, w ogóle może od razu do drugiego dofarmimy bossa w takim razie. Zobaczmy, ile potrzebujemy do drugiego, bo na pierwszego mamy 5000, a na drugiego 400. Dobra, dobra, to nie farmimy do tego drugiego. Nie ma co, na początku pofarmy sobie na tym pierwszym. Ile za niego dostajemy cukierków? 5 cukierków. No dobra, niech to tak się pofarmi z 10 minut. Zobaczymy, ile w 10 minut wyfarmimy cukierków. Ale wydaje mi się, że lepiej pumpkiny zbierać po prostu. Rozwalać te pumpkiny i przy okazji te questy robić. Lepiej chyba na tym wyjdę. Ale niech tak się przyfarmi z 10 minut. Dobra, powiem wam, że na tym bossie ewidentnie nie opłaca się farmić. Lepiej te pumpkiny rozwalać, 100 razy tyle zarobimy. Znaczy może nie 100 razy tyle, ale dużo więcej zarobimy na pewno na tym. Nie wiem, w ogóle sobie takie jedno jajko po prostu tu otwórzmy. Jakiś zombie nam wyleciał. Jaki nam w ogóle wyleciał? W ogóle nam nie pokazuje tego peta jednego. A nie, założyło go nam. On daje siłę razy 1-2. No dobra, to mało te pety dają. To nam się w ogóle odświeżyło, ale dalej mam tego peta. To jeszcze te czapki. No te czapki też są mocne. Tutaj te gwiazdy też wiem, że są mocne. Dobra, zróbmy tak. Pójdźmy sobie zobaczyć, ile mamy jeszcze do questa, końca questa. 36 minut. Dobra, spróbujmy tutaj to zrobić po prostu 100 pumpkinów zniszczyć. Zobaczymy, ile zarobimy tych cukierków. No bo ja tych bossów pierwszych nie opłaca się na pewno rozwalać. Może te dalsze bardziej podały. Chociaż powiem wam, że trochę nam zajmie rozwalanie tych studyni. Z tego co widzę. Szkoda, że dwóch rzeczy naraz się nie da robić. Szkoda, że nie da się po prostu nabijać siły, rozwalać tych dyni, tylko musicie na przykład albo dynie rozwalać, albo sobie po prostu nabijać siłę. Nie wiem, wydaje mi się, że co najmniej do trzeciego bossa musiałbym dojść, żeby nam się to opłacało. Nie wiem, rozwalę kilka tych dyni i powiem wam, że chyba idę poczytać na Discordzie Arma, czy oni nie dodali jakichś enchantów właśnie na te cukierki, bo tych cukierków nie farmi się jakoś super dużo. Wiem, że na Halloween zawsze były te enchanty, chociaż może w drugiej części dodadzą, bo w poprzednim roku też tak właśnie było, że na dopiero drugiej części mieliście enchanty halloweenowe i tam na cukierki te enchanty były. Nie wiem, w ogóle ile kosztuje to drugie jajko? Może drugie jajko byśmy sobie otworzyli? 3500. Dobra, to uzbierajmy 3500 i spróbujemy sobie drugie jajko otworzyć, bo to drugie będzie prawdopodobnie mocniejsze. Dobra, i zaraz będziemy mieć 3500, jeszcze chyba tą dynię rozwalimy, dokładnie tak. I mamy 3500, jeszcze sobie zmieńmy team na laka. Załóżmy sobie jakieś potki, nie wiem czy to są potki, w ogóle tu jeszcze jakieś nemki mamy. O właśnie, jeszcze ten halloweenowy klucz. Otwiera Halloween Spooky Pass Creates. Czyli musimy mieć jeszcze jakąś skrzynkę do tego. Tu gdzieś jest jakaś Halloween skrzynka pewnie. Nie widzę w sumie tego. Tutaj gdzieś chyba jakieś skrzynki są w tym pasie. A nie, tu jest jedna skrzynka. Dobra, tutaj jest coś takiego. No to jest ciekawe, powiem wam. Mamy w ogóle 12% na 3 halloweenowe spooky jajka. Dobra, zakręćmy sobie tym. Nie wiem jak to zadziała w ogóle, jak to będzie wyglądać. Takie rolowanie. W sumie fajnie to wygląda. Zobaczymy, co nam się pokaże. Coś dobrego, coś dobrego. No, na pewno nie. O, jajko? 3 jajka nam chyba wypadły. Dobra, mamy 3 jajka. Nie wiem, gdzie te jajka nam się dodały. Pewnie gdzieś tutaj w itemkach. Tu mamy 3 jajka. 3 ekskluzywne jajka. No to powiem wam, że chyba nieźle. Tak mi się wydaje. Czy mamy team na laka? Mamy team na laka. Dobra, to sobie otwórzmy te 3 jajka. Zobaczmy, jak one nam się otworzą. Aha, po prostu takie otwieranie jest. No i mamy jakiś wizard pet. Wizard sobie wpiszmy. No one niestety nie dają mnożnika halloweenowej siły. Szkoda. Ajaj, no to słabe jednak to było. Dobra, otwórzmy sobie w takim razie to jedno lepsze jajko. Zobaczymy, co nam tu wyleci. Jakiś Franklin nam wyleciał, na którego było 3%. Zobaczmy, co ten Franklin daje. No on już daje nam mnożnik razy 1,8. No to jest lepszy trochę. Ale dalej nie wiem niestety nic o tym enchancie halloweenowym. Dobra, ile mi jeszcze zostało tutaj do rozwalenia tych dyni? Dobra, jeszcze zostało mi 73. Dobra, będę to liczyć, żeby za dużo tego nie rozwalić. I zobaczymy, ile dostaniemy cukierków za tego pierwszego questa. Dobra, i powiem wam, że teraz chyba została nam przedostatnia dynia, albo ostatnia. Zobaczymy, ile dojdzie nam cukierków. Teraz mamy 15800, no i doszło nam 800 cukierków za tego questa tutaj chyba, więc niedużo, powiem wam. Jeszcze tom sobie zniszczymy na wszelki wypadek. No nie, no 800 cukierków dostaliśmy, no to niedużo. Pójdźmy zobaczyć, kiedy teraz quest nam zostało. Trochę tych jeszcze duchów rozwalałem, ale no te questy nie są super mocne. Trochę też tych domków otwierałem, znowu mam jakieś te składniki. Zobaczymy, jak to wygląda teraz, jeżeli chodzi o te tutaj receptury. No mamy tutaj te dwa jakby duchy, tutaj jakąś pajęczynę, tutaj to i czy coś możemy z tego zrobić, nic nie możemy zrobić z tego, czy jak to dołożymy, czy coś będzie, też nic. Tutaj z tych rzeczy możemy jakąś taką potkę zrobić na laka. Podwaja nam laka na 30, tylko czy ja takiej potki nie mam przypadkiem? Taką potkę mam. To bez sensu, żeby to robić. Tutaj z pajęczyn samych nic nie możemy zrobić, z tych też nic nie możemy zrobić, z tych też nie, a z tych... No z tych możemy już fajną potkę zrobić na ekspa, taką, której nie mam. Tutaj z tych możemy sobie też zrobić taką gwiazdkę. Nie wiem, pewnie są jakieś poradniki na jakąś dokładną recepturę, ale nie wiem, gdzie są te poradniki. Tu w ogóle mamy 1% na jakąś taką rękę. Oj, tutaj właśnie mamy te enchanty. Za 2500 cukierków mamy Candy Thief Enchant 2. To nam właśnie daje więcej cukierków. No dobra, to mamy ten enchant jednak tutaj. No i tutaj 3 mamy za 50000 cukierków. Dobra, czyli wiemy, że w merchancie są te jakby enchanty. I ten enchant powinien być tutaj. Nie wiadomo, co on daje w sumie. W jaki sposób go w ogóle założyć, to jest też ciekawe. Powiem wam, że nie pamiętam, jak te enchanty się zakładało w tej grze. Bo tutaj mamy, no te itemki, tu są te enchanty. Jakby klikam w to i nic się nie dzieje. To też klikam, też nic się nie dzieje. Nie, może na eventowej mapce się nie da? Dziwne to jest. Dobra, muszę to ogarnąć. Nie wiem, zaraz sobie w sumie otwórzmy te jajka.
Tutaj trzy sobie otwórzmy, jakieś takie nam wyleciały, jakieś dwie mumie. Jeden Franklin, tu jeszcze na jedno mamy. No i dobra, tu coś takiego mamy. Sobie załóżmy te pety. Trochę więcej mnożnika będzie mieć. I teraz w ogóle ile farmimy? Teraz farmimy 88. Możliwe, że trzeba było pójść na jakąś mapkę, żeby ten enchant wbić. Nie pamiętam na jaką, to chyba na Magic coś tam się szło i tam się enchantowało. Magic Forest chyba. Była maszynka do enchantów. Dokładnie tak, tak, tutaj jest ta maszynka. Nie wiem, na te halloweenowe sobie zróbmy po prostu. Piszmy sobie zombie i na tych halloweenowych sobie zróbmy ten enchant. No i dobra, enchant sobie wbimy. Dobra, enchant zrobiony. I co nam ten enchant daje? Candy Thief 2. Plus 6% więcej cukierków. No to nie dużo nam to daje, ale dobra, wiemy jak te enchanty działają, wiemy jak je zdobyć. Tutaj jeszcze w ogóle zobaczmy, czy Halloween pass zrobiliśmy chociaż trochę. No jeszcze ani jednego tieru nie zrobiliśmy. Czy mam w ogóle jakąś... W ogóle jakiś klucz mamy dodatkowy, też nie mamy. Dobra, trzeba ewidentnie więcej siły halloweenowej nabić. Przejdźmy sobie tutaj, załóżmy te pety halloweenowe i musimy odpalić lepszą rzecz tutaj do trenowania. I mam teraz 89 i jak wbijemy 50 tysięcy siły, to będzie mieć jeszcze więcej. Dobra, dobiję te 50 tysięcy i niech to się przyfarmi do co najmniej tych chyba 400 tysięcy siły. Żebyśmy tego bossa mieli i tu 1-3 miliona. Może nawet do 1-3 miliona spróbujemy dofarmić. Bo tutaj jeszcze mamy army, mamy w sumie najlepszą rękę. Dobra, niech to się farmi trochę. W ogóle jak wyglądają topki, tutaj topka cukierków, ktoś 47 milionów cukierków zbierał. Halloweenowej siły ktoś ma 241 bilionów, więc to są kozaki. Idę poszukać na Discordzie tej gierki, jak przyspieszyć to wszystko. Bo nam to w takim razie idzie strasznie oporowo. Dobra, i nabiłem nawet 500 tysięcy. Zobaczmy, ile teraz będziemy farmić tych cukierków na tym drugim bossie właśnie. Czy będzie jakoś więcej, czy nie dużo? 11. No powiem wam, że nie wiem, czy to jest dużo, szczerze mówiąc. Względem tych dyni, no bo na przykład z tych dyni dostajemy naraz, no prawie 200. To i tak się bardziej te dyni opłaca rozwalać, tylko minus taki, że trzeba sobie biegać i to wszystko niszczyć. Nie wiem, jeszcze zobaczmy ewentualnie, czy tutaj jakichś nowych tytułów. Może nie mam jakieś halloweenowe czy coś. Tutaj nic nie widzę, może jakieś medale. Też medali nie widzę, aury. Aury to w ogóle rolować możemy sobie. Dobra, spróbujmy przyfarmić na tym bossie może jeszcze coś. Tutaj w ogóle coś takiego mamy też. Taką głowę dyni mamy, ale to drogie jest. Spróbujmy jeszcze coś przyfarmić. Jakby tutaj tych receptur za bardzo nic ciekawego nie zrobimy. Niech się przyfarmi nawet tak z godzinkę tutaj powiem wam na tym bossie. Zobaczymy ile uda nam się wyfarmić w tą godzinę. Teraz jeszcze powiem wam, że od widza kupimy sobie turbo mocnego peta za 400 tokenów. Zresztą zobaczcie sami. Ten pet już nam bardzo mocno pomoże na normalnych mapkach. Jeszcze tutaj bonus zostajemy jakieś pączki. Ale dobra, tutaj kupujemy tego peta, no i będziemy mieć naprawdę, naprawdę mocnego peta. I jeszcze tutaj widz nam da najlepsze pety eventowe, a więc teraz robimy tak, że idziemy farmić giga dużo siły z tym wszystkim. Dobra, i powiem wam, że zostawiłem na naprawdę długo i wyfarmiliśmy 420 milionów siły, a więc chyba sporo. Ogólnie też widz mi dał taką rękę halloweenową tutaj tą, ona też jest mocna. I jeszcze mamy jakieś itemki do maksowania, rzeczy, nie wiem gdzie te itemki były. Tutaj mamy te itemki, one też nam się przydadzą do maksowania, no i tu jeszcze mamy 10 takich pączków, które też nam dają dużo siły. Zostawimy sobie to na później, ale sprawdźmy teraz, jakiego bossa możemy uwalić. Powinniśmy już maksymalnego uwalić. Dokładnie tak, możemy już maksymalnego uwalić, to z dużą przewagą. Ile za niego dostajemy? 39 cukierków. No to nie jest choć chyba dużo, powiem wam. Nie, powiem wam, że resztą zajmiemy się w kolejnym filmie. Sprawdźcie sobie ten, który wam się wyświetla i do następnego.